Ostatnio w opinii publicznej pojawiła się debata związana z ławkami, jakie stoją na Rawickim Rynku. My postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z burmistrzem Rawicza, Grzegorzem Kubikiem. Panie burmistrzu, na początek trochę podchwytliwe pytanie. Kto jest zarządcą rynku? Gmina. Gmina. Więc skoro to gmina jest zarządcą rynku, to dlaczego jest taki duży problem z przestawieniem ławek? Dlatego, że wynika on z pewnych procedur. Ławki są, jak pan widzi, na stałe przymocowane do powierzchni rynku. Są stałym elementem zaprojektowanym przez projektanta całości, pana Rutkowskiego. I ich przedstawienie wymaga zarówno uzgodnień z projektantem, jak i zapytania konserwatora, czy nowa koncepcja tego przestawienia na stałe jest zgodna z całą koncepcją organizacji i wizji przestrzeni rynku. Czyli rozumiem, że ławki wpisane są w projekt budowlany, tak? Dlatego potrzebne są te wszystkie zgody formalne. Tak. Bo orientowałem się trochę w prawie budowlanym i ono nie wymaga wpisywania elementów małej architektury, takie jak ławki do projektu. Ale prosiłbym, żeby pan redaktor doczytał, jak to wygląda w przestrzeniach objętych konserwatorem zabytków i wpisanych do rejestru, na które co do formy, kształtu i koloru zatwierdza elementy konserwator zabytków. To są trochę inne przepisy niż prawo budowlane dotyczące pozostałych obiektów budowlanych, nie będących wpisanych do rejestru zabytków. Skoro w dyskusji publicznej pojawił się temat przestawienia ławek, to na jakim etapie jesteśmy teraz? Czy jest szansa, aby ta część ławek została przeniesiona? No bo jednak... No szansa jest i to nikt się nie upiera, że one mają czy nie mają być przestawione. Tak jak Państwo wiedzą, rozmawialiśmy z panem Romanem Rutkowskim, otrzymaliśmy od niego oficjalne stanowisko i no, w tym tygodniu da nam znać, jak to można by było zrobić. W każdym razie no, musimy znaleźć nową przestrzeń dla tych ławek, które są postulowane do przestawienia. Właśnie, bo ławki stoją w tym akurat miejscu, dlatego że początkowa koncepcja zakładała, że ruch nie aut będzie się odbywał tylko po południowej że bliżej. Nie będzie możliwości przejazdu przez deptaki, tak jak to było później jakby zmienione. Koncepcja się zmieniła, ale ktoś zapomniał o ławkach. To było tak, jak pan Rutkowski napisał, założone, że ten ruch nie będzie odbywał się przez deptaki, ale w ramach konsultacji publicznych żeśmy zdecydowali, że jest tak jak w tej chwili. Panie burmistrzu, ławki, o których przed chwilą rozmawialiśmy, mają stanąć właśnie na tej części rynku, ale nie tylko tutaj mowa... To nie jest zdecydowane dokładnie w którym miejscu, ale na pewno będą zabrane z tamtego obszaru, o którym mówiliśmy. No, zdecydujemy to w rozmowach z projektantem. Ale mieszkańcy zauważają też, że akurat w tej części, czyli pomiędzy deptakami, nie ma ani jednego kosza. Tak, no rzeczywiście nie ma to w tej obszarze. Tutaj to jest pewnie też trochę konsekwencja tego, co napisał pan Rutkowski, czyli starał się, żeby ta przestrzeń elementów stale, na stałe umiejscowionych na przestrzeni rynku była ta ilość elementów jak najmniejsza. No ale myślę, że będziemy też te kosze przestawiać i w razie potrzeby dostawimy, być może mobilne. I tak jak na deptaku, te duże kosze, które były dostawione na okres letni, a okazuje się już później zostały jako stały element i teraz są cały czas wykorzystywane nie tylko latem. I rozumiem, że na kosze również potrzebna jest zgoda? Nie, tutaj myślę, że postaramy się, żeby te kosze niemobilne, tylko co do formy były zatwierdzone przez konserwatora. Być może zastosujemy te same, które były już zatwierdzone na deptaki, jeśli gdzieś jeszcze jest producent i ustawimy. Także to jest taki element, który na pewno trzeba będzie jeszcze uzupełnić. Panie burmistrzu, już prawie 2 miesiące rynek funkcjonuje w nowej odsłonie. Miał pan okazję już spotkać się z opiniami mieszkańców dotyczącymi nowej organizacji ruchu. A jaka jest pana opinia? Czy ta organizacja ruchu się udała? No, patrząc na bezpieczeństwo, które myślę, że jeszcze trzeba będzie podnieść, szczególnie tutaj na wjeździe z ulicy 3 Maja na rynek, jakimś dodatkowym oznakowaniem, gdzie wiem, że są dyskutowane na Komisji Ruchu Drogowego jakieś dodatkowe znaki. To pozostała część, no na pewno zauważamy, że ta ilość aut przejeżdżających przez rynek jest mniejsza niż dawniej. No też widzimy, na razie nie są wykorzystane wszystkie miejsca parkingowe na rynku. A co do pozostałych elementów, no to myślę, że lato pokaże nam tak naprawdę, jak mieszkańcy wyjdą w tą przestrzeń i zaczną z niej korzystać w pełni, z fontanną i z innymi elementami, więc wtedy zobaczymy, na ile ten ruch, czy ta organizacja jest właściwa, ale też jak patrzymy na te przejeżdżające samochody, to, no, to już rzadko się zdarza, żeby ktoś nie uważał na pieszych, bo to
była taka największa obawa. No a resztę zobaczymy, jak czas pokaże, czy jeszcze będą jakieś potrzeby do dostosowania. Też pierwsze imprezy, które tu się odbędą, też dadzą jakieś tam pewne jakieś refleksje.